Mówiąc o zanieczyszczeniach w pracy, często bierzemy pod uwagę łazienkę. Okazuje się jednak, że to właśnie nasze biuro jest dla nas największym zagrożeniem. Dzieje się tak, ponieważ toalety są regularnie dezynfekowane, a z biurkiem i sprzętem elektronicznym bywa naprawdę różnie w zależności od zwyczajów i chęci ich użytkownika. Sprzęty elektroniczne w biurze mają na sobie znacznie więcej mikroorganizmów niż powierzchnie w toalecie. Na samej słuchawce telefonicznej jest ich blisko 400 razy więcej niż w WC. Dodatkowymi źródłami zarazków są m.in. niedojedzone lunche, stare kubeczki po kawie, a także ołówki, długopisy i inne akcesoria do pisania, w tym również te elektroniczne. Aby nie obcować z nadmiarem bakterii, warto utrzymywać higienę rąk, gdyż wtedy znacznie mniej zanieczyścimy wszystko to, co będziemy nimi dotykać. Warto też nie jeść posiłków przy biurku, a w miejscu do tego przeznaczonym, o ile z autentycznego punktu widzenia pracodawcy jest to w ogóle możliwe. Dobrze jest też nie trzymać otwartego jedzenia w szufladach. Opakowania należy wyrzucić do kosza, który to również zasługuje na regularne opróżnianie. Tak, po bezpośrednim kontakcie ze śmietnikiem najlepiej jest znów umyć ręce. Dla najbardziej ambitnych pozostaje również dezynfekcja samych urządzeń mobilnych. Należy robić to ostrożnie i zgodnie z instrukcją dołączoną do samego sprzętu. Więcej wiedzy na temat smartfonowej higieny w artykule w opisie filmu.